Na prognozę pogody. Dziś przeważnie pochmurna, a deszczowa będzie głównie na północy kraju i w rejonach górskich. Ponadto lokalnie na północy możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy kraju do 23 na południowym wschodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A to jest poranek Polskiego Radia 24 w środę 31 sierpnia. To jest 242 dzień roku i potrwa 13 godzin i 3 kwadranse. Słońce zajdzie w Warszawie o 19.28. Imieniny obchodzą Bohdan, Izabela, Józef, Nikodem, Rajmund i Solidariusz. Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i święto Kawalerii Polskiej w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Kuszynem, chyba, ile dobrze pamiętam. I Dzień Blogów, to z nowej blogosfery. Eliza Olczyk ze mną, dzień dobry. Dzień dobry. Znasz jakiegoś Solidariusza? Solidariusza nie znam, no, ale ładne imię, prawda? No, ładne może, może rzeczywiście. Może rzadko spotykane, ale zaraz chyba poszukam. Rzadko. Poszukam, może jest w internecie jakiś znany Solidariusz. Chociaż może to powinno być jakieś takie imię związane z Solidarnością właśnie. Z porozumieniami sierpniowymi? No, może. Dobrze, nie gdybajmy. Porozmawiajmy o konkretach, bo te konkrety jutro ujrzą światło dzienne. To już trochę zdradzam, kto będzie pierwszym gościem i jaki będzie temat rozmowy. 7 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem dzisiaj w studiu jest pan poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No tutaj już Grzegorz powiedział, że będzie wiele konkretów. Pan poseł jest autorem z dawna zapowiadanego raportu o stratach wojennych Polski. Jutro prezentacja. Czy raport jest trzytomowy, także praca została wykonana, gigantyczna. Proszę opowiedzieć, co jest w tych trzech tomach. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Po pierwsze chcę podkreślić, że ja nie jestem autorem. Ja jestem jedynie osobą, która w jakiś sposób koordynowała pracę autorów. Oczywiście też przygotowałem wstęp i warstwę, powiedziałem, o charakterze politycznym czy historycznym. Natomiast to grupa wybitnych ekspertów z różnych obszarów dziedzin nauki, historycy, historycy gospodarczy, rzeczoznawcy majątkowi, archiwiści, ekonomiści przygotowali raport strat Rzeczpospolitej Polskiej, który opiera się o szacunki i wycenę strat demograficznych i strat materialnych. I w dniu jutrzejszym zaprezentujemy ten raport, zaprezentujemy trzy tomy raportu i zaprezentujemy również kwotę, na jaką wyceniliśmy straty Rzeczpospolitej Polskiej, które poniosła Polska w wyniku II wojny światowej. Jeśli chodzi o raport, to on zawiera trzy tomy. Pierwszy tom dotyczy opisu i szacowania strat demograficznych i materialnych. Drugi tom to jest dokumentacja zdjęciowa, fotograficzna i wojny i okupacji niemieckiej, pokazujących brutalność tej okupacji. I trzeci tom to jest rejestr miejsc zbrodni, egzekucji, masowych mordów czy Polaków, czy pacyfikacji wsi. Tych miejscowości jest ponad 9200. Ale przepraszam, że się wtrącę. Czy te właśnie elementy takie publicystyczne trochę, czyli związane z tymi zbrodniami, to one są też podstawą do roszczeń? Czy dlaczego je państwo umieściliście w tym raporcie? Panie redaktor, chcę zwrócić uwagę, że od 1947 roku nie powstał żaden dokument w naszym kraju, ani w PRL-u, ani w obecnie Wolnej Rzeczpospolitej, który dokonywałby pewnego szacunku strat materialnych i demograficznych, jak również nie powstało żadne opracowanie, sprawozdanie, raport, opracowanie, które było pewnym podsumowaniem II wojny światowej. I to jest nasza próba, którą podjęliśmy i mam nadzieję, że zostanie przyjęta tu z rzeczywistością w kraju, ale też myślę z dużym zainteresowaniem i ciekawością za granicą, dlatego że widzimy, że okres II wojny światowej, z uwagi też na naszą historię, bo byliśmy zamknięci w obozie krajów komunistycznych, jest nieznany szerzej na Zachodzie, czy to w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że warto, żeby świat poznał brutalność niemieckiej okupacji, brutalność niemieckiej wojny i jak wielkie straty poniosła Polska podczas właśnie II wojny światowej, które oddziaływują do dzisiaj na nasze życie gospodarcze, społeczne, polityczne, na poziom naszego bogactwa. I tu mówię zarówno o bogactwie naszego kraju, jak i nas indywidualnie, Kowalskich, Nowaków, zasobność naszych kont bankowych i tego, po jakich drogach żyjemy, w jakich szkołach się uczymy, do jakich chodzimy uniwersytetów, czy
wreszcie na jakim poziomie żyjemy. No niestety skutki II wojny światowej są odczuwalne dnia dzisiejszego poprzez to, że żyjemy po prostu w kraju, który jest krajem mniej zamożnym niż kraje Europy Zachodniej, które nie były tak zniszczone przez Niemcy. I współczesny świat powinien poznać brutalność niemieckiej okupacji i wojny, stąd ten też raport. No, oczywiście dalsze działania w tym zakresie, czy to będą działania o charakterze dyplomatycznym czy politycznym, to są już decyzje należące do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. A jakie państwo przyjęliście założenia, tworząc ten rejestr strat? Ja chcę podkreślić, że niestety jest tak, że w tym obszarze jest bardzo dużo zaniedbań w naszym kraju i bardzo wiele obszarów to są tak po prostu białe księgi. Napotykając czy badając poszczególne obszary, zwróciliśmy uwagę, że przez wiele lat po prostu nie powstawały żadne opracowania naukowe na ten temat. Jeśli chodzi o rejestr miejsc zbrodni czy rejestr egzekucji, mordów Polaków, to jest to taki rejestr, który został przygotowany przez kilkadziesiąt lat, był przygotowywany przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Niemieckich, później hitlerowskich. I są to opracowania o charakterze historycznym, bo one zakończyły gdzieś na poziomie lat 90. I tam na obszarze właśnie tych ziem tak zwanych dawnych, czyli wchodzących w obszar Rzeczpospolitej przed wojną i po wojnie, ustalono, że tych miejsc, gdzie ginęli Polacy, jest ponad 9200, więc to są liczby porażające, tym bardziej, że z oczywistych względów my nie mogliśmy badać zarówno strat materialnych, jak i ustalać jakby miejsc tych męczeńskiej śmierci Polaków na ziemiach tych utraconych, które po wojnie stały się obszarami ZSRR. Więc nasz raport na pewno jest raportem bardzo konserwatywnym i powiedziałbym niedoszacowanym raczej. No tak, ale ja pytam o ten rejestr strat materialnych. Jakie państwo przyłożyli założenia? Dlatego, że te straty materialne mają być tą ewentualną podstawą do roszczeń, tak? Do wysuwania roszczeń. Pani redaktor, patrząc na proporcje naszego raportu, to straty demograficzne jednak dzisiaj stanowią większy obszar strat, nawet jeśli je w jakiś sposób chcemy wyceniać, niż straty materialne, bo jednak życie człowieka jest nie tylko oczywiście bezcenne w sensie kategorii, powiedziałem, ludzkich czy moralnych, ale także każdy z nas pracując, funkcjonując, płacąc podatki, wytwarza określony udział w PKB naszego kraju, ale też oczywiście w obywatele innych krajów, w swoich krajach wytwarzają to PKB, więc utrata młodego człowieka, dziecka, naukowca, prawnika, lekarza, budowlańca, inżyniera, architekta, niesie określone skutki dla budżetu państwa. I myśmy przeliczyli w oparciu o utracone wynagrodzenia, które są elementem PKB, jaka jest wartość utraconych strat materialnych dla budżetu państwa, dla PKB naszego kraju. I mamy określoną kwotę, jutro ją zaprezentujemy. To związane jest ze stratami ludzkimi, demograficznymi, a straty materialne? Jeśli chodzi o straty materialne, to tutaj zespół rzeczoznawców w oparciu o przede wszystkim dane Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 roku, ale także w oparciu o inne dane statystyczne i archiwalne przygotował zestawienie kilkunastu pozycji strat związanych z utratą nieruchomości w miastach, gospodarstw wiejskich, obiektów inżynieryjnych i różnego rodzaju obiektów publicznych i prywatnych, które zostały opisane w latach powojennych. I nasz zespół ekspertów, przyjmując metodę odtworzeniową, czyli ile dzisiaj by kosztowało wybudowanie takich samych obiektów prywatnych czy publicznych, dokonał tutaj również szacunków. I mamy tu również obliczenia w tym zakresie. A jak państwo sobie poradziliście z tym problemem, że część ziem zostało przez Polskę utraconych, ale część ziem też dostaliśmy, tak? Z całym, no, ze wszystkim, z domami, z fabrykami i tak dalej, i tak dalej. No, przede wszystkim przyjęliśmy założenie, że straty demograficzne liczymy dla obszaru całej Rzeczpospolitej, ponieważ przed wojną były dane statystyczne, z których wynikało, że Polaków było 35 milionów 100 tysięcy. I tutaj no, z danych statystycznych po wojnie wynika, że było ponad 11 milionów 200 tysięcy obywateli. Natomiast jeśli chodzi o obszar strat materialnych, które badaliśmy, to były tylko i wyłącznie tak zwane ziemie dawne. Ziemie dawne to są ziemie, które wchodziły przed wojną w obszar Rzeczpospolitej Polskiej i również po wojnie. Czyli to jest obszar, powiedzmy, około 52% tego terytorium, które było przed wojną. Natomiast nie liczyliśmy oczywiście tych ziem tak zwanych odzyskanych,
ponieważ one w dużej mierze po prostu były złupione i zgrabione przez Związek Radziecki. Tam prowadzono cały system tak zwanych demontaży, gdzie wywożono po prostu zakłady pracy, zakłady rzemieślnicze, gospodarstwa, nawet zrywano tory kolejowe i to wszystko wywożono do Związku Radzieckiego. Także tego obszaru nie liczyliśmy. Jeśli czas pozwoli i będą takie możliwości, to chcielibyśmy w kolejnym, oczywiście w kolejnych latach zająć się, czy miesiącach, zająć się właśnie tymi demontażami i stratami, które rządziła ZSRR właśnie i w trakcie wojny, i po wojnie, ale to oczywiście jest kwestia dalsza. O tych ewentualnych roszczeniach to słyszymy już od ładnych paru lat. I zastanawiam się, co dla pana jest ważniejsze w tym raporcie. Czy ta kwestia nagłośnienia tych spraw, o których pan mówił, zniszczeń, strat ludzkich, brutalności tej wojny, czy kwestia wyegzekwowania jakichś pieniędzy od Niemiec? Myślę, że oba obszary są niezwykle ważne. Po pierwsze, dzisiaj jakby widzimy, że w ogóle zmienia się narracja, jeśli chodzi o II wojnę światową. I myślę, że bardzo dobrze, że uda się przypomnieć Europie, światu, wszystkim Niemcom, czym była II wojna światowa, jakie skutki przyniosła, jakie dramaty, jakie zbrodnie wojenne. No, Niemcy kompletnie już o tym nie pamiętają. Przypomnieć im to, że nigdy nie uregulowali zobowiązań wobec Polski, bo oni uważają się za mocarstwo moralne, natomiast no, niestety fakty nie są takie. Odszkodowań Polsce nie zapłacili. I druga rzecz oczywiście to jest... No ale Polska się podobno zrzekła. No właśnie tu mamy poważne wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest. Jeśli są osoby, które uważają, że Polska się zrzekła, to bym bardzo prosił o opublikowanie dokumentu urzędowego, uchwały Rady Ministrów, gdzie jest takie zrzeczenie. Według mojej wiedzy takiego dokumentu nie ma. Natomiast no, niestety są ludzie w Polsce, którzy wprowadzają tutaj dużo zamieszania w tym obszarze i raczej powinni zamilknąć albo pokazać ten dokument. A jak pan sobie wyobraża dalsze postępowanie teraz? Czy jest wola polityczna przede wszystkim, żeby rozpocząć rozmowy z Niemcami o odszkodowaniach? Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy chciałem zaprezentować raport. I go zaprezentujemy i myślę, że to jest bardzo ważny element, żeby odbyła się duża dyskusja w kraju, za granicą na ten temat. Natomiast jakby kolejnym oczywiście etapem są działania polityczne i dyplomatyczne naszego rządu, ale też rozmowy z Niemcami. Ale myślę, że one muszą być oczywiście poprzedzone właśnie wielką dyskusją i w Polsce, i za granicą, dlatego że dzisiaj w społeczeństwie niemieckim kompletnie nie ma zrozumienia tego, co się wydarzyło w Polsce i politycy niemieccy, jeśli nie będą czuli presji międzynarodowej, presji społecznej, publicznej, medialnej, to oni po prostu się nie cofną. Ale przepraszam, nie ma zrozumienia dlaczego? Nie ma zrozumienia dla Polski, dla tego, jakie Polska poniosła straty, jak wielki obszar strat demograficznych i ludzkich został, i materialnych został Polsce wyrządzony podczas wojny. I Niemcy, oczywiście w celu ochrony swojego budżetu państwa, ochrony swojej ekonomii, konstruują różnego rodzaju figury dyplomatyczne, polityczne, że przepraszają, że wiedzą o swojej odpowiedzialności, ale jeśli przechodzimy na grunt konkretnych rozmów o odszkodowaniach, to oczywiście mówią, że nie, no zostało wszystko już zapłacone, uregulowane i w ogóle o sprawie już zapomnijmy. No to jest ich stała taktyka, którą prowadzą od prawie 80 lat. To jest tak zwana gra na przemilczenie, przedawnienie, zapomnienie tej sprawy. Ale można też odnieść wrażenie, że sprawa reparacji wojennych jest wyciągana, ilekroć rząd czy obóz rządzący ma jakieś kłopoty w Unii Europejskiej, że jest tak naprawdę, że nie ma tej woli tak naprawdę do tego, żeby usiąść do rozmów i rozpocząć negocjacje w tej sprawie, tylko bardziej jest to, przepraszam bardzo, tylko bardziej jest to taki element polityczny. Pani redaktor, dopóki nie było raportu, sprawozdania, opracowania, no ciężko było mówić o konkretnych kwotach, bo po prostu nie było tak zwanej umownie, nazwijmy, faktury, prawda? Dzisiaj ta umownie, nazwijmy, faktura jest, czy pojawi się 1 września i to będzie jakby, będzie to baza do dyskusji. My planujemy, chcielibyśmy oczywiście nie tylko naszych parlamentarzystów zapoznać z naszą publikacją, ale także parlamentarzystów niemieckich, Bundestagu, ministrów rządu Niemiec, główne media niemieckie. Myślę, że dobrze im zrobi ta lekcja historii.
I myślę, że to będzie pewien powolny proces zmiany jednak nastawienia do tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, że ta sprawa jest wyciągana, no tak, jest wyciągana 1 września, bo to jest... No nie 1 września, ona była wyciągana, no, ilekroć się pojawiały jakieś problemy na linii redaktor, Bruksela. Często atakują mnie dziennikarze, że dlaczego tak długo to jest pisane, tak? No tylko ja chciałem odbić to pytanie. No, czy ktoś wcześniej to napisał, tak? Czy przygotował takie opracowanie? No, z tego, co ja wiem, nikomu się nie udało przygotować tego opracowania, więc dlaczego powstaje zarzut, że tak długo jest to pisane? No, tak długo jest to pisane, bo jest to tak skomplikowana materia, ciężka, interdyscyplinarna, gdzie wchodzi tak wiele różnych obszarów badawczych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Moim serdecznie. Gościem był pan Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Czekamy na prezentację w takim razie jutro. Dziękuję bardzo. Do jutra. Przegląd prasy. No i chcesz o Solidariuszu więcej? Znalazłeś oczywiście, jakiegoś? Oczywiście, że tak. To poproszę. No to proszę bardzo. To przede wszystkim polskie imię stworzone w latach 80. minionego wieku na cześć Solidarności. Tak, jego nadawanie wydawało. Uznawane było za akt oporu wobec władzy ludowej, czyli PZPR-u i powodowało opór urzędników stanu cywilnego. Nawet skończyło się to orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w 87 czy 6 roku, że jednak można nadawać imię Solidariusz i w 87 roku. 19 lutego sąd uchylił tę decyzję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy, że nie można, bo podobno miał być Zjazdosław, Konferencjusz i Ploretariusz. Tak władza tłumaczyła, że nie może być też Solidariusza. Tak się prześmiewała. Tak się prześmiewała. A ja znalazłem pana Solidariusza. Pan Solidariusz Nowicki jest analitykiem bankowym, produkt menadżerem i pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wszystkiego najlepszego, panie Solidariuszu, z okazji imienin, zwłaszcza, że imieniny Solidariusza są raz w roku, dzisiaj. No i są jednak dużo wyjątkowe. Solidariuszów, to chyba jednak nie ma. Imię. A skoro jesteśmy przy takich sprawach historycznych, to może nie powinniśmy tych dwóch rzeczy łączyć, rzecz jasna, ale dzisiaj mamy informację o tym, że zmarł Michaił Gorbaczow. Tak, ostatni. Ostatni, znaczy pierwszy jedyny prezydent Związku Radzieckiego, bo on był takim, ale był też sekretarzem generalnym KPZR, czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Nastąpił po Andropowie, nie Andropow, jeszcze ktoś tam Czernienko, był wcześniej. Czernienko, który był niecały rok sekretarzem generalnym, a potem, jak to mówili w Związku Radzieckim, idzie młodość, bo Gorbaczow został chyba w wieku 65 lat sekretarzem. To jak tak. Na warunki radzieckie, to był bardzo młody. No ale on tak naprawdę nie wiekiem się zasłynął, tylko pierestrojką. Tak, własność i pierestrojka. To były jego hasła. Jakoś tak chyba nie podpasowały Rosjanom. No Rosjanom mniej pasowały. To był jeden z przywódców radzieckich, który był bardziej popularny poza granicami Związku Radzieckiego niż w samej Rosji. Z powodu różnych nie będę teraz wymieniał, ale to polityka wewnętrzna Rosji Radzieckiej jest bardzo ciekawa i te tarcia w Politbiurze też, może ktoś kiedyś dobre książki na ten temat napisze. A co dzisiaj w prasie? Tygodniki czy gazety codzienne? Jeżeli zaczniemy od codziennych gazet, to mamy rok szkolny. On króluje na czołówkach i głównie w związku z problemami, jakie czekają szkoły. Gazeta Wyborcza. Nauczyciela bez uprawnień zatrudnię. Zaraz pierwszy dzwonek, a w wielu szkołach nie ma kto uczyć. Zdesperowani dyrektorzy szukają nawet wśród osób bez nauczycielskich kwalifikacji. To znaczy bez takiego prawa do nauczania. Tak, bez pedagogicznych. A z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej jest cała rozkładówka poświęcona problemom szkoły i suma szkolnych strachów. To jest taki wykres, bo zostały przeprowadzone badania, czego się pani najbardziej obawia w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. I czegoż obawiają się rodzice? Większych wydatków na wyprawkę, problemów z integracją ukraińskich dzieci z polskimi, przepełnienia szkół, braku nauczycieli, ale najwięcej głosów zyskała odpowiedź ponownego zamknięcia szkół z powodu pandemii. Czyli jednak lekcje w szkołach z nauczycielami mają swoją wartość. Pamiętam swoje czasy szkolne. Podręczniki były. Strachów było coraz mniej, chociaż z końca podstawówki, początku liceum to był czas niedoborów w gospodarce. Najtrudniej było kupić strój na WF. A!
A, to absurdne. Wływa, kredki jakieś, całe no. takie wyposażenie plastyczne, to było polowanie. Ale jeżeli jesteśmy przy temacie szkoły, to pozwól jeszcze, w Gazecie Polskiej codziennie jest tekst zahaczający o to, a dotyczy dezinformacji na temat Ukraińców. Ludzie Grzegorza Brauna organizują hejt na ukraińskie dzieci. Środowisko posła Grzegorza Brauna z Konfederacji chce zatrzymać ukrainizację Polski i proponuje między innymi ograniczenie pomocy dla uchodźców. Przekonuje także, że ukraińskie nastolatki spowodują, że polskie dziewczynki zostaną prostytutkami. No i takie są właśnie przekazy ze strony pana posła Brauna. Czyli każdy ma takie strachy, ja wiem, na jakie zasługuje, czy co? Dobrze, nie powinienem się śmiać. O wzroście płacy dla nauczycieli Polacy też się powiedzieli. To Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie. 41,7% mówi tak, zdecydowanie tak. Czy powinien nauczyciele więcej zarabiać? 22% mówi raczej tak. Nie jest 16%, a zdecydowanie nie 10,8%. I dodajmy, że od września, od jutra, od 1 września najsłabiej zarabiający pedagodzy dostaną podwyżki. No i powinni dostać podwyżki, tak, no bo przecież nauczyciele po prostu. Większość tak twierdzi. W tygodnikach też jest o szkole. W tygodnikach też jest o szkole, skoro już jesteśmy przy temacie szkolnym. Oczywiście. Wrzesień bez szkoły. Dokąd odchodzą nauczyciele? Tygodnik powszechny. Taka piękna grafika. Nauczyciele z książkami zamiast skrzydeł odlatują. No właśnie, gdzie odlatują ci nauczyciele? Gdzie idą? Niektórzy żartują, że idą na kasę do supermarketu, bo jest lepiej płatna. No to przed chwilą mówiliśmy o podwyżkach. Może będzie jednak lepiej. A dokąd odchodzą nauczyciele, to tygodnik powszechny. Z kolei taka polityczna część szkoły w polityce, nomen omen właśnie, Czarnek i Roszkowski, czyli feralny początek szkoły. Co minister zrobił z oświatą i kim jest pan od hitu, czyli od tej książki hit. No właśnie, jeszcze się szkoła nie zaczęła, a już jakie są emocje z nią związane. No ale cóż, jeszcze w dziennikach, w dzienniku mamy jeszcze budżet, bo wczoraj rząd zaprezentował nowy budżet i zastanawiam się, w której gazecie to czytałam, że będzie to budżet, chyba w dzienniku. Tak, budżet wojenno-wyborczy. Budżet wojenno-wyborczy, tak. Plan na przyszły rok zakłada spektakularnie rosnące wydatki na zbrojenia. Podwyżki dla budżetówki będą poniżej inflacji, dla emerytów powyżej inflacji. Wpłaty do ZUS urosną do 1418 zł i 48 groszy miesięcznie. No właśnie, a z kolei Gazeta Wyborcza nie pisze o budżecie, chociaż to też jest z budżetem związane. Pisze natomiast o jesieni podwyżek. Od września cena prądu dla firm wzrasta o połowę. To jednak to przedsmak tego, co czeka gospodarstwa domowe. Jest tak drogo, że firmy przenoszą produkcję na nocną zmianę. No łatwo nie będzie, zdaje mi się, tej jesieni. Jest o szkole też w Wyborczej, ale o szkole, która może strajkować. Nauczyciele liczą na zmiany, ale strajkować nie chcą. No, związki zawodowe się porozumiały, oświatowe związki zawodowe i ten strajk, czy widmo tego strajku, właściwie tak można powiedzieć, gdzieś tam wisi. No i cóż jeszcze, w Rzeczpospolitej na czołówce jest PiS oszukał w sprawie KPO. Michał Szułdrzyński, autor, pisze: obóz rządzący rozgrywa wewnętrzne spory, ryzykując utratę miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. A w Gazecie Polskiej w wersji tygodnik jest o jutrzejszym raporcie dotyczący reparacji, o którym rozmawiamy. O jutrzejszej prezentacji tego raportu można na ten temat poczytać albo można posłuchać naszej rozmowy. Sprzed momentu. To był przegląd prasy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell G15. Idealny do pracy i grania. Grafika RTX 3050 Ti. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Philips 65 cali. Teraz za jedyne 3299. Taniej aż o 700 zł. Po reklamie. To jest poranek Polskiego Radia 24. Mamy 7.30. Damian Szpyra, informacje dnia.
Wypłata odszkodowań dla Polski za zbrodnie i zniszczenia wojenne to historyczny obowiązek Niemiec. Tak uważa historyk z Berlina, profesor Stefan Leinstedt. W rozmowie z Polską Agencją Prasową ocenił, że reparacje ze względu na dziedzictwo kulturowe Niemiec to kwestia dobrego sąsiedztwa i współpracy z Polską. Pierwszy tom raportu w sprawie reparacji poznamy jutro. Zaprezentowany zostanie na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapowiedział na naszej antenie koordynator prac zespołu przygotowującego dokument, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. I to jest nasza próba, którą podjęliśmy i mam nadzieję, że zostanie przyjęta tu z rzeczywistością w kraju, ale też myślę z dużym zainteresowaniem i ciekawością za granicą, dlatego że widzimy, że okres II wojny światowej z uwagi też na naszą historię, bo przybyliśmy zamknięci w obozie krajów komunistycznych, jest nieznany szerzej na Zachodzie i myślę, że warto, żeby świat poznał brutalność niemieckiej okupacji, brutalność niemieckiej wojny i jak wielkie straty poniosła Polska podczas właśnie II wojny światowej, które oddziaływują do dzisiaj na nasze życie gospodarcze, społeczne, polityczne, na poziom naszego bogactwa. Rozmowa z naszym gościem za chwilę będzie zamieszczona na portalu polskieradio24.pl. Od jutra francuski koncern energetyczny Engie nie będzie otrzymywał gazu z Rosji. Tak zapowiada Gazprom, który decyzję o wstrzymaniu dostaw tłumaczy opóźnieniami w płatnościach za surowiec. Kilka godzin wcześniej przesył paliwa został ograniczony do kilku procent. Według dziennika Le Figaro częściowe ograniczenie dostaw do tego kraju nastąpiło tuż po inwazji Rosji na Ukrainę, dlatego francuski koncern zażądał od Rosjan dostosowania cen do ilości faktycznie przesyłanego gazu lub zapłacenia kary. Rosyjski Gazprom po rozpoczęciu wojny z Ukrainą kurek z gazem zakręcił także Polsce oraz Bułgarii. Na temat bezpieczeństwa energetycznego w Europie premier Mateusz Morawiecki w Kopenhadze rozmawiał z przywódcami 7 państw: Danii, Szwecji, Łotwy, Estonii, Finlandii, Niemiec oraz Litwy. Wstępnie zadeklarowano wspólny import LNG drogą morską. Widzimy, że dzisiaj Putin jest gotów przepalać gaz, byle tylko doprowadzić do jeszcze większego wzrostu cen gazu w Europie. A więc zmiana jest warunkiem wstępnym i koniecznym do tego, aby doprowadzić do obniżki tych cen. Pilną interwencję w sprawie wysokich cen energii zapowiedziała wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Michał Gorbaczow był przestępcą, który stłumił pokojowe protesty. Tak zmarłego w wieku 91 lat rosyjskiego polityka ocenia litewskie MSZ. W mediach społecznościowych minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas przypomniał, że ostatni przywódca Związku Radzieckiego nakazał brutalne stłumienie pokojowych protestów, m.in. w Wilnie, gdy w 1991 roku żołnierze radzieccy przystąpili do szturmu na wieżę telewizyjną. Zginęło wówczas 14 osób. Historia zapamięta Michaiła Gorbaczowa jako giganta, który skierował swój wielki naród w stronę demokracji. Tak z kolei oświadczył były amerykański sekretarz stanu James Baker III, który razem z rosyjskim politykiem negocjował zakończenie zimnej wojny. Ostatni przywódca Związku Radzieckiego zmarł po ciężkiej chorobie. Z każdą godziną robi się coraz cieplej. Obecnie 10 stopni termometry pokazują nad samym morzem oraz na wschodzie, 12 na południu i na zachodzie, do 14 w centrum. W ciągu dnia chmury zbiorą się nad północnymi regionami oraz w górach. Tam zrobi się deszczowo i burzowo i będzie najchłodniej, 19 stopni, a na pozostałym obszarze do 23. Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie wielkosztamowego turnieju US Open. Polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Niemca Oskara Otę 6-4, 6-2 i 6-4. W spotkaniu drugiej rundy Polak spotka się z Białorusinem Ilią Iwaszką. A zapowiadająca rychły koniec kariery Serena Williams wygrała z Danką Kowinić z Czarnogóry 6-3, 6-3 i awansowała do drugiej rundy. Kibice zadbali o wyjątkową oprawę meczu, który mógł być ostatnim w wykonaniu amerykańskiej tenisistki. Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała w Katowicach ze Stanami Zjednoczonymi 3-1 w ostatnim meczu grupy C Mistrzostw Świata. Polacy będą tym samym rozstawieni z numerem 1 w 1/8 finału. Radości ze zwycięstwa nie krył przyjmujący Bartosz Kwolek. Zawsze lepiej wygrać niż przegrać, tym bardziej, że znowu kibice dopisali, znowu pełnili spodek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że daje nam się wyjść z pierwszego miejsca z przegranym tylko jednym setem. Teraz już wchodzimy w taką fazę, że każda porażka będzie oznaczała wypad z turnieju, także dobrze jest wejść w tą fazę bez żadnej porażki. Ja się trochę już nauczyłem patrzeć na to spokojnym okiem, żeby ewentualnie chłopakom pomóc w jakichś tam sytuacjach, czy tam się ustawiają w obronie, czy jak w bloku, staram się to na chłodno bardziej analizować, ale wiadomo, że zawsze te emocje się
udzielają i na pewno my się czujemy gorzej stojąc z boku niż oni na boisku. Publiczność jest coraz bardziej nakręcona, wie po co przychodzi na mecze i to jest fantastyczne. Biało-czerwoni zmierzą się z najsłabszą ekipą z trzecich miejsc. Rywala poznają w środę, a mecz 1/8 finału z udziałem Polaków w niedzielę najprawdopodobniej o 21:00. Monika Soćko zremisowała czarnymi z Gulnar Mamadową z Azerbejdżanu i z dorobkiem 8 punktów utrzymała samodzielne prowadzenie po 10 z 11 rund szachowych Mistrzostw Europy w Pradze. Trzecią lokatę zajmuje inna reprezentantka Polski, Aleksandra Malcewska. W Dżonkowie odbyły się Mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym. Po złoty medal wśród kobiet sięgnęła Anna Maliszewska, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się Łukasz Gutkowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest pan Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Szanowny panie pośle, przed chwilą właśnie rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od reparacji wojennych. Jutro jest taka prezentacja raportu na ten temat poświęcona stratom materialnym, ale też demograficznym. Czy pan wyczekuje tego raportu? Jest pan zainteresowany, co tam się znalazło i co ewentualnie możemy uzyskać od Niemców? Oczywiście czekamy wszyscy na ten raport, jakże długo zapowiadany przez rząd Zjednoczonej Prawicy, bo od początku, kiedy szli tak naprawdę już po władzę, to mówili o tym, że o tych reparacjach trzeba przypomnieć i trzeba odpowiednie środki finansowe też pozyskać od Niemiec, więc czekać trzeba na ten drugi krok, kiedy faktycznie uda się rządowi te środki pozyskać, bo sam raport, no to on pewnie dookreśli, jakie te straty były. Część takiej wiedzy jest, część pewnie nowej wiedzy się znajdzie w tym raporcie. Wszystko zebrane w jednym miejscu będzie. Natomiast chodzi właśnie o te później skuteczne odzyskanie tych pieniędzy, bo to nie jest sukces stworzenia raportu. Mamy raport, słynny raport Macierewicza dotyczący katastrofy smoleńskiej, a co dalej? Tak samo i tutaj zadajemy pytanie, jak skutecznie i kiedy PiS zamierza te środki od Niemiec uzyskać. A czy to pana zdaniem jest dobry czy zły ruch, żeby otwierać teraz negocjacje w sprawie reparacji wojennych? No te reparacje wojenne to nie wiemy, kiedy popłyną, czy w ogóle popłyną. No dzisiaj rząd Zjednoczonej Prawicy lepiej by było, gdyby skupił się na KPO i środkach, które są realnie określone, są do wzięcia. Skupił się, bo na te środki czekają polscy samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy. Widzimy tą trudną sytuację w wielu miejscach i te środki z Krajowego Planu Odbudowy mogłyby być już na kontach polskiego rządu, a nie kontach brukselskich banków. I to jest dzisiaj kluczowe zadanie i najszybsze. Oczywiście to działanie, o którym pani redaktor powiedziała, jest ważne, ale nie jest priorytetowe, myślę, w tym momencie. Dobrze, to panie pośle, chciałam pana spytać o Kampus Polska Przyszłości, ponieważ lider pana, Władysław Kosiniak-Kamysz, pojawił się na tym kampusie. No i chciałam pana spytać właściwie, skąd ten pomysł, żeby się tam pojawić? Czy to jest jakaś zapowiedź przyszłej koalicji między Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a Rafałem Trzaskowskim? No bo takie pogłoski pojawiają się na scenie politycznej, że może powstać jakaś taka nowa inicjatywa polityczna. Szanowna pani redaktor, nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz jest znany z tego, że otrzymuje dużo zaproszeń, ale z tych zaproszeń korzysta. On nie odrzuca zaproszeń, które się pojawiają i dobrze, że pojawił się na kampusie. To nie po raz pierwszy, bo w ubiegłym roku też uczestniczył w debacie z młodymi. Trzeba z młodymi ludźmi rozmawiać na temat przyszłości, na temat ich potrzeb,
realizować te założenia, o których mówimy, bo my zaproponowaliśmy chociażby w kwestiach mieszkaniowych mieszkanie za złotówkę, własny kąt, te siedliska, o których mówimy, ile jest w Polsce opuszczonych siedlisk, które mogłyby przejąć, najpierw odkupić KOWR do zasobu Skarbu Państwa, włączyć te siedliska, później przekazać za symboliczne pieniądze dla młodych, czy przez samorządy, czy z samego KOWR-u. Takie działanie można by było przygotować, żeby dać tą stabilną przyszłość dla młodych małżeństw, dla młodych ludzi, którzy chcieliby się tutaj, poza, często poza dużymi miastami, osiedlić i tu budować swoją przyszłość. To są ważne debaty i oczywiście też mówimy od dłuższego czasu jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, no, o tej potrzebie budowy dwóch bloków po stronie partii demokratycznych, to żeby była ta siła konserwatywno-ludowa, centrowa, która też daje większą możliwość wyborcom, po prostu mogą zdecydować, czy chcą głosować na ten blok liberalno-lewicowy, czy też konserwatywno-ludowy, bo ta szeroka taka koalicja przed wyborami do Europarlamentu pokazała, że jednak część wyborców albo nie poszła na wybory, zwłaszcza naszych wyborców, albo zagłosowała na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Więc to też nie może być, że gra się tylko samym antypisem. Trzeba przedstawiać swoje pomysły, swoje programy. My taki program mamy, go szczegółowo prezentujemy w wielu miejscach. I po to też był Władysław Kosiniak-Kamysz, ale wielu posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego było na tym kampusie, by taką dyskusję prowadzić. No i tak, też oczywiście z politykami, z Szymonem Hołownią, z Rafałem Trzaskowskim, ale też głównie z tymi przedstawicielami młodego pokolenia. No tak, no ale tak się naprawdę zastanawiam nad tym, jaki był cel pana Władysława Kosiniaka-Kamysza obecności na kampusie, bo doszło tam do takich właśnie zgrzytów ideowych, zatem raczej jego obecność podkreśliła różnicę tylko między wami a Rafałem Trzaskowskim, ale też i młodym pokoleniem. No chociażby kwestie aborcyjne okazały się być tam takie, no, gdzie różnica zdań była widoczna. Oczywiście, że wśród ludzi młodych też nie będzie jednomyślności, bo są tam wyborcy, czy też ludzie, którzy mają różne poglądy, różne stanowiska w danej sprawie. I na tym też Ale tam to chyba bardziej lewicowa młodzież jednak przybyła na ten kampus. No, myślę, że lewicowa młodzież spotykała się z lewicą w ramach letniej szkoły lewicy, ale tutaj no, też pokazują ostatnie miesiące, że jednak młodzież no, częściej chyba zaczyna dokonywać wyborów właśnie w lewą stronę. To jest też niepokojące, czyli nie widzą oferty, nie dociera do nich oferta prezentowana przez partie prawicowe. Albo im się nie podoba ta oferta. Albo nie dociera, albo nie podoba, więc tutaj już każdy musi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast rozmawiać trzeba i swój punkt widzenia przedstawiać. To było na celu, myślę, że naszych polityków, którzy tam byli. Tą debatę w różnych miejscach prowadzimy, spotykamy się z rolnikami. Przecież Zielona Niedziela dotycząca rolnictwa, Zielona Niedziela dotycząca służby zdrowia, edukacji, przedsiębiorców, różne grupy społeczne, różne rozmowy. I to jest dzisiaj potrzebne, by docierać do wszystkich. Bardzo ważne słowa, które wypowiedział też prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, by nie atakować chociażby i w jaki sposób też nie dokuczać wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, bo być może niektórzy są zawiedzeni dzisiaj tą polityką Zjednoczonej Prawicy. Natomiast trzeba, nie można ich atakować. To jest dzisiaj też ważne słowa, by nie dochodziło w Polsce do coraz głębszych podziałów, a żebyśmy szukali jednak tych wartości wspólnych. Bo dzisiaj niezależnie, którą partię młody człowiek wybiera, no to będzie stawał przed tymi samymi problemami. Jak spłacić kredyt, który zaciągnął
na mieszkanie, jak mieć zdolność kredytową, by takie mieszkanie móc kupić. I to są dzisiaj kluczowe zadania dla Polski, by obniżać koszty funkcjonowania. A co pana zdaniem... Co pana zdaniem będzie takim wiodącym tematem tej jesieni na scenie politycznej? No jest temat inflacji. Dzisiaj poznamy wskaźniki za sierpień. Jest temat wszechogarniającej drożyzny, coraz droższych kosztów utrzymania życia. Te rozmowy pojawiają się wszędzie, niezależnie czy jestem w sklepie, czy jestem na dożynkach, czy jestem na spotkaniu ze znajomymi i z rodziną. Każdy pyta o to, jak zabezpieczyć się z tym opałem na zimę, jak pozyskać pieniądze. No słyszymy i w piątek tu poznamy szczegóły, że ostatnio bardzo mocno przybywać zaczyna pieców opalanych węglem, bo Polacy deklarują, że tak jak wcześniej w deklaracjach składali do końca czerwca, że opalają, ogrzewają domy innym źródłem ciepła, no to w tej chwili wszyscy deklarują, że jednak głównym i podstawowym jest węgiel. Ale to co, oszukują? No jest to próba takiego, myślę, kreatywnego pozyskania środków dodatkowych, bo o tym słyszymy, że na jeden dom, w którym mieszka trzy rodziny, jest jeden piec, składają trzy rodziny. No i też rząd nie ma recepty na to, jak to skutecznie sprawdzić i faktycznie przedstawić swoje te założenia, kluczowe kwestie. Okazuje się, że do tych przepisów, które powstały, wydana została jakaś książka, instrukcja, jak samorządy mają to sprawdzać, kontrolować. A to dzisiaj powinno być dla nas najważniejsze, by czy węgiel, czy pelet, czy też ludzie, którzy ogrzewają swoje domy gazem, no mieli te ceny dostępne, a nie wszystko na zasadzie refundacji i zwrotów, no bo to też do niczego dobrego nas nie doprowadzi, bo w tym roku dostaniemy zwrot czy też dopłatę, no co z kolejnym rokiem podejrzewam, że te ceny jednak spadać nie będą. Ale no dlaczego? Ta sytuacja... Jeżeli w zeszłym sezonie były dużo, dużo niższe, kilka razy niższe, to dlaczego uważa pan, że nie będą spadać? No, wiadomo, że teraz jest sytuacja wojenna. Sytuacja geopolityczna zmieniła się niesamowicie od minionego sezonu. I tutaj też nie ma takich jakichś dzisiaj, nie wiem, informacji, które by pojawiały się, że to wszystko się uspokoi, wróci do normy, bo nawet jeśli ta sytuacja na wschodzie się uspokoi, no to czy my tak chętnie wrócimy po te rosyjskie węglowodory? No raczej nie. Musimy szukać takich rozwiązań, które będą trwałe, czyli to, co mówiliśmy, postawienie na odnawialne źródła energii i te, o których PiS mówi, że nie są trwałe i stabilne, czyli energia słoneczna, energia wiatrowa, ale też mówiliśmy i mówimy ciągle o biogazowniach, na które trzeba postawić, pomyśleć o elektrowniach wodnych, które też są coraz nowsze technologie, które można wykorzystać i nie będzie nawet często problemu tego ekologicznego, o którym często ekolodzy mówili, że to utrudni wędrówkę ryb czy inne problemy, na które wskazywali. Można to próbować rozwiązać, ale szukać tych rozwiązań, bo dzisiaj byłem przedwczoraj z kontrolą poselską w zakładach azotowych. Wszystko zarząd przedstawia w ten sposób, że to jest cena najdroższego w historii gazu. No tak, ale to tego tematu już nie możemy już otwierać, panie pośle. Się cieszy i mówi, że są rekordowe zyski, więc z tymi zyskami trzeba się dzielić ze spółkami Skarbu Państwa, ale też ze społeczeństwem, żebyśmy my jako młodzi ludzie, ale też wszyscy, którzy bardzo mają... Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Stawiamy tutaj kropkę. Poseł Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był moim gościem. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji.
masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz nasz ekspert, pan profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacznę od sprawy no, bieżącej, ale związanej z historią. Zmarł Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca Związku Radzieckiego. Opinie na jego temat są podzielone. Nawet przed paroma minutami na antenie naszego radia przytoczyliśmy opinię Amerykanów, którzy uważają, że był gigantem politycznym, bo negocjował zakończenie zimnej wojny. No, ale na przykład trochę inaczej jest oceniany przez Litwinów, którzy uważają, że był krwawym despotą, bo nakazał stłumienie, krwawe tłumienie demonstracji. A jak my go zapamiętamy? No nie wiem, jak my go zapamiętamy. Ja go pamiętam jako w tym raczej wariancie litewskim i mając świadomość tego, co się działo, kiedy został odsunięty od władzy, kiedy stracił władzę na rzecz Jelcyna. Michaił Gorbaczow, powiem w ten sposób, gdybym miał nosić koszulkę, to nosiłbym koszulkę nie płaczę po Gorbaczowie, dlatego że z perspektywy Zachodu, który zresztą trywializuje strasznie tę postać, pamiętamy to Gorbomanię, Gorbi, to przypominało trochę taką postawę ludzi Zachodu wobec Stalina, kiedy to właśnie zamiast widzieć w nim krwawego dyktatora, widzieli w nim wujka Joe, czyli wujka Józia. To właśnie Gorbaczow był takim wujkiem Józiem dla Zachodu. A tak naprawdę był to człowiek cyniczny, część aparatu sowieckiego, który do końca miał świadomość tego i chciał, żeby Związek Radziecki przetrwał w jakiejś tam hipostazie. I tutaj nie tylko pamięć litewska, ale także pamięć gruzińska. Pamiętamy specy na Sisaperki i te ofiary, które były w zamieszkach w Tbilisi. Pamiętamy wojny, które się toczyły, starcia zbrojne, Sumgait. Pamiętamy jego cyniczne przemówienie po Czarnobylu, kiedy to zrównał katastrofę Challengera z tym, co się wydarzyło w Czarnobylu i ze skutkami katastrofy czarnobylskiej. Odszedł. Niestety jest już tam, gdzie nasze ludzkie sądy nie są ważne i istotne, ale też nie przesadzajmy. Być może z perspektywy ludzi, którzy na Zachodzie odetchnęli z ulgą. Chociaż nie wiem dlaczego, bo przecież tak naprawdę nic się nie zmieniło. Związek Radziecki upadł, bo upaść musiał. Upadł, bo był niewydolny. Upadł, bo system okazał się być nieprzystosowany do wyzwań i wymagań, które stawiał w przełomie lat 80. i 90. Ale naprawdę, Michaił Gorbaczow nie był tutaj jakimś liderem wolnego słowa. Po prostu był człowiekiem, który miał szczęście bądź nieszczęście żyć w momencie przełomowym. Ale zapamiętajmy go tak, jakim naprawdę był, to znaczy człowiekiem, który na szczęście doprowadził do upadku Związku Sowieckiego, ale powiedziałbym formalnego, dlatego że jak widać po tym, co się dzieje w Ukrainie i nie tylko, Związek Radziecki tak naprawdę ma się dobrze, świetnie funkcjonuje, tylko nazywa się dzisiaj Federacja Rosyjska. No dobrze, to zostawmy tę postać już historyczną i przejdźmy do bieżących rzeczy. Ostatnio zauważyliśmy w sondażach spadek poparcia dla PiS-u i chciałam pana spytać, dlaczego? Czy jest to wpływ katastrofy może tej ekologicznej na Odrze, czy też może takich lęków, które coraz bardziej do nas docierają? Co to się wydarzy jesienią? Ile będziemy musieli płacić za rachunki? Jak będzie wyglądała szkoła? Jak pan sądzi? No myślę, że wszystko po trochu, dlatego że widać, że Prawo i Sprawiedliwość, które w 2015 roku szło do władzy pod hasłem jakiejś naprawy moralnej, jakiegoś świeżego ducha, no nie radzi sobie z tym wszystkim. Rząd Zjednoczonej Prawicy ma rzeczywiście ogromne problemy, po części obiektywne one są niezależne
od jego możliwości, jego dokonań, ale po części sprowokowane także jego działaniami. I tutaj rzeczywiście elektorat pisowski i generalnie Polacy zaczęli sobie zadawać pytanie, czy ten kapitan okrętu, który jest i czy ta załoga, która rządzi, ona rzeczywiście ma świadomość tego, dokąd płyniemy i jak zarządzać tym wszystkim, co w Polsce jest. Ale myślę sobie, że jest to tendencja, która być może nie przełoży się jeszcze na taki gwałtowny jakiś upadek PiS-u i upadek tej filozofii, którą PiS ze sobą niesie. Bo z drugiej strony, jaka jest alternatywa? Tutaj zawsze musimy pamiętać, że każdy zada sobie pytanie. No dobrze, ale kto zamiast? No i na to pytanie naprawdę jest ciężko odpowiedzieć, bo nie ma tutaj kogoś, środowiska, nie wiem, idei, która byłaby zdolna zastąpić PiS i no, z perspektywy takiego zwykłego polskiego wyborcy, no, rzeczywiście trudno sobie wyobrazić opozycję jako tego, kto radzi sobie z tymi wszystkimi problemami. No, jesteśmy takim klasycznym klinczu. I stąd podejrzewam takie rozczarowanie trochę rządami PiS-u. No tutaj klasycznie, zachowanie jest klasyczne. Są problemy, sypiemy pieniążki, ale już chyba coraz większa liczba ludzi ma świadomość tego, że to jest droga donikąd. Tutaj potrzebne są zasadnicze zmiany, jakby takie mentalne, bym powiedział. Ich nie widać. Jakby uosobieniem tego wszystkiego jest premier Mateusz Morawiecki, który no, nie jest, przyjmujmy się, postacią charyzmatyczną. I być może tutaj będzie jakaś próba zmiany tej sytuacji poprzez zmiany właśnie lidera, Czyżby pan podejrzewał jakąś rekonstrukcję rządu z wymianą premiera na czele najbliższej jesieni? No jeżeli będzie tak, że w rankingach politycznych Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście będzie traciło, no w tym momencie mamy próby ogarnięcia tematów różnych, przeróżnych. No, mówi pani właśnie o cenach energii, o szkole. No, zaczyna się rok szkolny. Setki tysięcy dzieci pójdzie do szkoły. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało z perspektywy rodzica, z perspektywy kogoś, kto oczekuje choć jakiejś tam temperatury w swoim mieszkaniu w zimie. Jeżeli tu się uda ogarnąć ten temat, uda się jakby zabezpieczyć te podstawowe sprawy, to myślę, że Mateusz Morawiecki będzie jeszcze trochę rządził. Natomiast jeżeli tutaj będą jakieś problemy, no to ofiara jest jasna. Mieliśmy już przykład zmiany takiej zasadniczej trendu politycznego w momencie, kiedy zamieniano premier Szydło na premiera Morawieckiego. Tutaj myślę, że pan prezes Kaczyński jest bezwzględny i dla utrzymania władzy obozu jest zdolny poświęcić premiera w każdej minucie. Ale czy to by wystarczyło? Czy wymiana premiera wystarczy, żeby przekonać ludzi, że jednak warto powierzyć PiS-owi po raz trzeci władzę? No, jest to taki zabieg, dlatego że ludzie jakby patrzą na politykę właśnie z perspektywy, mówiliśmy przed chwilą o Michaile Gorbaczowie, który dla wielu stał się, dla miliardów stał się symbolem zmian, chociaż żadnych zmian tak naprawdę nie było. Było to wszystko wymuszone sytuacją i dla wielu ludzi w Polsce takim symbolem jest wymiana premiera i być może ten moment dałby PiS-owi, czy generalnie Zjednoczonej Prawicy jakiś tam moment odpoczynku. Jeszcze kwestia jest, kto ewentualnie przejąłby ster władzy. Tutaj kandydatów jest teoretycznie sporo, ale w praktyce no, to naprawdę musiałby być ktoś z wybitną charyzmą, a przede wszystkim ktoś, kto rzeczywiście byłby w stanie ogarnąć te tematy kluczowe dzisiaj dla polityki polskiej, czyli właśnie szkoła, czyli edukacja, czyli kwestie związane z gazem, węglem, generalnie z poziomem życia, z inflacją. No, jakoś tak nie widzę po stronie obozu rządzącego kogoś, kto byłby w stanie teraz to przejąć i rzeczywiście poprowadzić PiS do jakiejś stabilizacji. No, ale próbować można i dlatego staram się tutaj postawić taką nieśmiałą hipotezę, że za to, co się dzieje personalnie, może już nie wystarczą dymisje urzędników.
Zwłaszcza, że okazuje się, że to były dosyć pozorne dymisje, a być może trzeba będzie tutaj przeprowadzić jakiś większy zabieg socjotechniczny. No tak, czyli głowa premiera może spaść, w sensie politycznym, rzecz jasna. Bardzo dziękuję Oczywiście. Za tę rozmowę. Pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, do widzenia. To jest poranek Polskiego Radia 24, a kto jeszcze będzie naszym gościem? Dwie panie pojawią się w dwóch politycznych stronach po godzinie 8. Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość i Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej. To za moment, a jeszcze tylko przypomnę, że ta rozmowa oczywiście także do obejrzenia w wersji wideo na polskieradio24.pl i na naszym kanale na YouTube. Teraz, jak państwo słyszą, punktualnie godzina 8. Czas na informację dnia. Damian Szpyra. Trwają walki na południu Ukrainy. Ukraińska armia przesunęła w niektórych miejscach linię frontu. Jutro zostanie zaprezentowany raport o stratach Polski w czasie II wojny światowej. Szczegóły za moment. Nie żyje ostatni przywódca Związku Radzieckiego, Michał Gorbaczow. Miał 91 lat. Damian Szpyra, zapraszam. Ukraińska armia kontynuuje ataki na rosyjskie wojska na południu Ukrainy, informuje brytyjski wywiad wojskowy. W codziennym raporcie z sytuacji na froncie napisano m.in., że ukraińskie siły przesunęły tam w niektórych miejscach linię frontu, wykorzystując słabą obronę pozycji rosyjskich. Według raportu Rosja przerzuca na Ukrainę nowe siły. Bazę niedaleko Moskwy opuścił niedawno 3. Korpus Armijny, utworzony z batalionów ochotników. Z kolei według ukraińskiego dowództwa ostatniej doby na południowym froncie wyeliminowano 117 rosyjskich żołnierzy i zniszczono 30 jednostek sprzętu. W komunikacie czytamy o 4 rakietowych uderzeniach w rosyjskie punkty dowodzenia, a także w 4 ważne trakty komunikacyjne. Dziś drugi dzień nieformalnego unijnego szczytu szefów dyplomacji w Pradze. Wczoraj dyskutowano m.in. na temat bezpieczeństwa żywnościowego Afryki, a dzisiaj rozmowa będzie poświęcona wizom wydawanym obywatelom Rosji. W spotkaniu wezmą udział też ministrowie spraw zagranicznych Mołdawii, Gruzji i Ukrainy. Nieformalny szczyt poprzedziły rozmowy ministrów z 5 państw graniczących z Rosją – Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te opowiadają się za zaostrzeniem polityki wizowej wobec Rosjan. Dziś mają przedstawić swoją propozycję i pracować nad konsensusem na szczeblu unijnym. Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský powiedział, że także jego kraj opowiada się za dalszymi ograniczeniami w wydawaniu wiz Rosjanom. Nasza propozycja wzywa do znacznych ograniczeń. Wywołała debatę i jestem ciekaw, co usłyszałem. W trakcie dzisiejszych rozmów powinno nas to zbliżyć do konkluzji, które będą potem wprowadzane w życie przez instytucje. Powiedział szef czeskiej dyplomacji, dodając, że odmienne zdanie w sprawie wiz mają Francja czy Niemcy. Kompromisem może być zawieszenie porozumienia wizowego z Rosją, co znacznie skomplikowałoby proces starania się o wizę do strefy Schengen i wydłużałoby cały proces. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Około 40 osób pracowało nad raportem w sprawie wysokości reparacji wojennych od Niemiec, poinformował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. To historycy, ekonomiści, rzeczoznawcy i recenzenci. Eksperci zastosowali tak zwaną metodę odtworzeniową. Ocenili, ile kosztowałoby wybudowanie zniszczonych budynków przy dzisiejszych cenach, powiedział w Polskim Radiu 24 Arkadiusz Mularczyk, który koordynował pracę nad dokumentem. Zespół rzeczoznawców w oparciu o przede wszystkim dane Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 roku, ale także w oparciu o inne dane statystyczne i archiwalne, przygotował zestawienie kilkunastu pozycji strat związanych z utratą nieruchomości w miastach, gospodarstw wiejskich, obiektów inżynieryjnych. Najważniejsza część raportu jutro zostanie zaprezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Dochody budżetu państwa wyniosą 604 miliardy złotych, a wydatki 669 miliardów. Oznacza to deficyt na poziomie 65 miliardów złotych. Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada utrzymanie dotychczasowych programów społecznych, na przykład rodzinnego kapitału opiekuńczego, mówił premier Mateusz Morawiecki. 500+, wyprawka, leki bezpłatne dla osób przekraczających 75 rok życia, dodatkowe emerytury, ale także wysokie waloryzacje emerytur. To wszystko zachowujemy. Wydatki na służbę zdrowia wzrosną do około 165 miliardów złotych, natomiast na obronę narodową do 98 miliardów. Jest plan zrekrutowania nowych żołnierzy przekraczający 20 tysięcy żołnierzy na przyszły rok, nie licząc nawet wojsk obrony terytorialnej. A więc to jest również zaszyte w tym budżecie, dlatego mówię, że to jest budżet bezpieczeństwa państwa polskiego. W
projekcie ujęto też podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne. Średnioroczna inflacja w przyszłym roku ma wynieść 9,8%, natomiast wzrost PKB 1,7%. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ostateczny projekt przyszłorocznego budżetu zostanie przyjęty przez rząd pod koniec września. Dziś w Lublinie na Dolnym Śląsku prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach upamiętniających masowe wystąpienia ludności w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wczoraj uczestniczył w rocznicowych obchodach w Gorzowie Wielkopolskim. Prezydent Andrzej Duda wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim wręczył odznaczenia państwowe działaczom demokratycznej opozycji w PRL. Jak podkreślił, pomimo stanu wojennego, 40 lat temu ludzie w wielu miastach Polski potrafili upomnieć się o Solidarność. Wezwani tym słynnym zawołaniem pamiętnym, niech zstąpi duch Twój, ale wezwani także na wielkie narodowe spotkanie zrozumieli, że są absolutną większością. I że absurd nie może wiecznie trwać. Dziś w Lublinie prezydent weźmie udział w uroczystościach upamiętniających masakrę ludności cywilnej, do której doszło w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Milicja otworzyła ogień do tłumu modlących się i śpiewających pieśni patriotyczne robotników. Od kul zginęły 3 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Relacjonował Przemysław Lis. Nie żyje ostatni przywódca Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow. Miał 91 lat. W 1990 roku został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla za działania na rzecz zakończenia zimnej wojny. Rok później zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Najwyższej Związku Radzieckiego i rozwiązał partię komunistyczną. Hołd zmarłemu oddali europejscy i światowi politycy. Zawsze podziwiałem odwagę i uczciwość, jaką wykazał, doprowadzając zimną wojnę do pokojowego zakończenia, napisał ustępujący z funkcji brytyjskiego premiera Boris Johnson. Czas na prognozę pogody. Dziś przeważnie pochmurno, a deszczowo będzie głównie na północy kraju i w rejonach górskich. Ponadto lokalnie na północy możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy kraju do 23 na południowym wschodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I taki to koniec wakacji. 31 dzień sierpnia to właśnie dziś. Słońce zajdzie w Warszawie 28 minut po godzinie 19, a cały dzień będzie trwał 13 godzin i 44 minuty. Dzień Solidarności i Wolności dzisiaj to w rocznicę porozumień sierpniowych. Święto Kawalerii Polskiej, Dzień Blogów to w kalendarzu. A na zegarze prawie 7 minut po 8. Dwie strony. W politycznych dwóch stronach gościmy dzisiaj panią Teresę Wargocką, posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią Gabrielę Lenartowicz, posłankę Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowne panie, na początku tego tygodnia zapadło takie orzeczenie, znamienne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie reprywatyzacji. Tam zostały rozpatrzone reprywatyzacji warszawskich, tam zostały rozpatrzone 4 sprawy i wszystkie te 4 sprawy Naczelny Sąd Administracyjny uznał za niesłusznie zreprywatyzowane. Pan Sebastian Kaleta, który kieruje komisją weryfikacyjną, uznał, że to jest przełomowy wyrok i niewątpliwy sukces komisji weryfikacyjnej, ponieważ w tej komisji, jak powiedział, walczyliśmy, by pokazać fatalne skutki reprywatyzacji. I chciałam was spytać, i jeszcze pan Sebastian Kaleta powiedział, że sąd w ten sposób podważył cały model reprywatyzacji, na której wzbogacili się Marek M., Robert N., Maciej M., to są te osoby, które mają jakieś zarzuty prokuratorskie w tej sprawie, w sprawach znanych opinii publicznej. Zatem chciałam panie spytać, czy to rzeczywiście jest sukces komisji weryfikacyjnej i co dalej z takim wyrokiem, jak czy klasa polityczna i warszawski ratusz powinien się do tego odnieść. Teresa Wargocka. Przepraszam bardzo, ranna chrypka jeszcze. Myślę, że przede wszystkim moje pierwsze skojarzenie po otrzymaniu tej informacji było takie, że zwyciężyła sprawiedliwość.
i wszyscy ci, którzy obserwowali postępowanie przed komisją weryfikacyjną, będący świadkami tej wielkiej niesprawiedliwości, jaka miała miejsce, tego wielkiego upokorzenia, jakie mieszkańcy tych kamienic reprywatyzowanych przeżyli, myślę, że mają tą ogromną satysfakcję, ale ma prawo mieć satysfakcję również Prawo i Sprawiedliwość, bo komisja weryfikacyjna powstawała przy sprzeciwie opozycji. W zasadzie w takiej atmosferze niemalże skandalu. Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wszystko to, co legło u podstaw powstania komisji weryfikacyjnej. To była dzika reprywatyzacja. To była reprywatyzacja, która nie powinna mieć miejsca. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że handlarze roszczeń nie mogli być stroną postępowania przed sądami administracyjnymi. Te decyzje zostały uchylone. Przypomnę, że jest to druga instancja. Więc to jest uchylenie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i to jest na pewno sukces sprawiedliwości w Polsce. Uważam, że należą się ogromne podziękowania i gratulacje dla wszystkich członków komisji weryfikacyjnej. Wiemy, że były również problemy z tym, żeby te decyzje przede wszystkim odszkodowania trafiły do mieszkańców nieprawnie pozbawionych swoich mieszkań. Tutaj również musieliśmy robić zmiany legislacyjne, ponieważ miasto stołeczne Warszawa uchylało się od wszelkich działań na rzecz pokrzywdzonych mieszkańców. Dzisiaj wiemy, że te decyzje są nieważne, wypadają z obrotu prawnego. Budynki powinny wrócić do miasta stołecznego Warszawy. Z tego, co czytamy, jest zabezpieczone również prawo nowych najemców tych budynków, którzy kupili mieszkania, do pozostania w swoich lokalach, ale jeszcze uzasadnienie na piśmie nie jest dostępne. Więc to są z uzasadnienia ustnego. No właśnie, ale już przedstawiciele komisji weryfikacyjnej zapowiedzieli, że decyzja NSA może prowadzić do ponownej weryfikacji wielu decyzji warszawskiego ratusza. I to jest moje pytanie do pani Gabrieli Lenartowicz. Czy pani zdaniem ratusz powinien tutaj się przychylić i nie zaskarżać już więcej decyzji komisji weryfikacyjnej, bo tak to każdą decyzję ratusz chyba tak rutynowo zaskarżał. Trzeba przyznać, że czym jest to orzeczenie? To jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd administracyjny podejmuje decyzje tylko w jednostkowych sprawach, więc nie jest to jakiś przełom i zmiana w zakresie reprywatyzacji. Tam są cztery po prostu, cztery konkretne przypadki. Tak, i te przypadki nie dotyczą, tak jak moja poprzedniczka powiedziała, całości zagadnień reprywatyzacji warszawskich, a tego, że tak zwani handlarze roszczeń, którzy domyślamy się w sposób nieuprawniony czy z naruszeniem prawa nabyli roszczenia i z tego tytułu wnieśli o prywatyzację, nabyli nieruchomości, nie mogą być stroną właśnie z tego tytułu, że bezprawnie te roszczenia nabyli. Jakie to będzie miało w dalszym ciągu konsekwencje, to zobaczymy, bo nie jest to zniesienie takiej regulacji, która jest w prawie cywilnym, która mówi, że jest możliwy obrót roszczeniami. Tu sąd tylko stwierdzi, że to nabycie tych roszczeń miało miejsce w sposób bezprawny i stąd stroną tej reprywatyzacji nie mogą być ci określeni nabywcy. Więc ja bym po prostu tak daleko idących wniosków w ogóle z tego nie wyciągała. Zwłaszcza, że nie mamy uzasadnienia i jeszcze zobaczymy, jakimi dokładnie przesłankami kierował się Naczelny Sąd Administracyjny. Zresztą to są jeszcze kwestie pytań skierowanych do Sądu Najwyższego w
tych kwestiach. Ale zasadniczym problemem jest to, że nie doczekaliśmy się tak naprawdę porządnej ustawy reprywatyzacyjnej. Te kwestie są nieuregulowane. Dalej te wszystkie decyzje i orzeczenia na podstawie dekretu Bieruta są podejmowane. To jest ogromny błąd zaniechania tej kwestii i na pewno w końcu trzeba będzie to uregulować, bo gdyby przyjąć, że te cztery orzeczenia mają jakąś taką nieobecną w prawie polskim, aczkolwiek regułę, orzeczenie niemal powszechnie obowiązującego, bo rozumiem, że takie sugestie pana ministra Kalety są, by tak to traktować, oczywiście powołując się nieformalnie na to orzeczenie, to mogłoby się okazać, że powstałby ogromny chaos, bo są jeszcze ci, którzy w najlepszej wierze nabyli później te nieruchomości. Są jeszcze decyzje, gdzie ten obrót tymi roszczeniami nie nosił znamion jakiegoś naruszenia prawa. Więc naprawdę trzeba dość spokojnie do tego podchodzić, ale przede wszystkim myślę, że ostatecznie należy uregulować ustawą, porządną ustawą reprywatyzacyjną te sprawy, bo myślę, że już czas ostateczny po temu, już zbyt wiele zła się stało, by móc kontynuować dalej ten chaos prawny, bo to, co się w tej chwili dzieje, to są też epizodyczne rozwiązania, które tak naprawdę niczego nie porządkują, powodują tylko coraz większy chaos na styku prawa administracyjnego, na styku prawa cywilnego, ale także i ustrojowego, i praw obywatelskich. No tak, no ale od 1989 roku minęły już 33 lata, więc nie wiem, czy w ogóle byłaby szansa na uchwalenie jakiejkolwiek ustawy reprywatyzacyjnej, zwłaszcza, że jak pani sama powiedziała, są ludzie, którzy nabyli w dobrej wierze takie prawa. Nie wiadomo, jak teraz rozwiązać ten węzeł gordyjski, ale rzeczywiście to jest kolejny... trudne, ale uważam, że klasa polityczna powinna podjąć to wyzwanie, no, to pani jest przedstawicielem klasy politycznej. Ja bym się przychyliła do wspólnego uregulowania zgodnie z, na ile to jest tylko możliwe, sprawiedliwym rozstrzygnięciem w tej kwestii i jakimś zadośćuczynieniem tam, gdzie zostały popełnione błędy, których się już nie da odkręcić. Pani Teresa Wargocka. Pytam panią o to, czy jakieś prace, bo może pani wie, jakieś prace trwają nad ustawą reprywatyzacyjną, bo w momencie, kiedy została powołana komisja weryfikacyjna, to pojawiały się takie informacje, że ma sprawa być uregulowana kompleksowo, właśnie poprzez przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej. Nie mam takiej wiedzy na chwilę obecną. Myślę, że niestety te ostatnie lata, czy pierwsze lata drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, to jest okres bardzo trudny dla rządu, dla społeczeństwa. Nie mam takiej wiedzy, żeby w Ministerstwie Sprawiedliwości takie prace były prowadzone. Natomiast to przywoływanie po ponad 30 latach, że tej ustawy nie ma, oczywiście jest zasadne, bo jej nie ma. Ona została nie wprowadzona w życie, ponieważ pan prezydent Kwaśniewski nie podpisał ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanej przez Akcję Wyborczą Solidarność i Polski Sejm. I to są tego konsekwencje. I właśnie na braku tej ustawy powstały takie patologie, jak ta dzika reprywatyzacja. I dzisiaj naprawdę nie tłumaczmy błędów czy przestępstw urzędniczych brakiem ustawy. Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny, że tak powiem, potwierdził, że takie decyzje nie powinny zapaść. Mam nadzieję,
to orzecznictwo się utrwali Naczelnego Sądu Administracyjnego i pewien, tak jakby pewna patologia zostaje w Polsce ukrócona. No to może pani największa poseł, partia opozycyjna ma jakiś projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Pani Gabriela Lenartowicz. Ja muszę jednak tu odnieść się. Nie mylmy kwestii przestępczych, bo przestępstwa, czy to urzędnicze, czy to przestępstwa wprost, są przestępstwami, je należy ścigać. I tu w ogóle nie mieszajmy tych porządków. Jeśli chodzi o... Ale pani poseł, no są postępowania. Proszę? Pani poseł, są postępowania w tym zakresie. I one powinny się swoim torem toczyć. A co do tego projektu ustawy reprywatyzacyjnej? Platforma ma czy nie ma? Myślę, że myśmy proponowali rozwiązania swego czasu wcześniej już. Mała ustawa reprywatyzacyjna miała miejsce. Tym niemniej to jest inicjatywa w tej chwili rządzących. Jeśli będziemy sprawowali rządy, zaproponujemy dobre rozwiązania. No zobaczymy, bo państwo już sprawowaliście rządy przez 8 lat i nie zaproponowaliście dobrych rozwiązań, ani żadnych. Nie ma się, kiedy kwitła dzika reprywatyzacja. Ale szanowne panie, chciałam spytać teraz o najbliższe posiedzenie Sejmu, ponieważ będzie na nim projekt o nowych dodatkach energetycznych. I chciałam pani spytać, czy uważacie pani, znamy te propozycje, bo były już opisywane przez media, że w zasadzie wszyscy ogrzewający innymi niż węgiel surowcami swoje domy dostaną jakąś tam rekompensatę, mniejszą lub większą w zależności od wzrostu cen. Chciałam spytać, czy panie są jakby usatysfakcjonowane tym projektem i tym pomysłem, żeby w ten sposób rozwiązywać problem narastających cen kosztów ogrzewania. Pani Teresa Wargocka. Czy ustawa jest konieczna, ponieważ to, co się dzieje na rynku cen paliw, uderza przede wszystkim w rodziny, w podstawę utrzymania rodzin. Te rachunki za energię elektryczną, za ciepło będą bardzo wysokie tej jesieni. I w zasadzie państwo polskie, które w tej sytuacji jest zobowiązane zareagować, podejmuje takie decyzje. Natomiast wiemy również, że to są skutki dla budżetu państwa tych decyzji, bo to jest dopłata do taryf, to jest bezpośrednio wypłata środków finansowych, to jest wsparcie dla producentów ciepła, więc to są ogromne dziesiątki miliardów złotych i na dłuższą metę to jest niemożliwy, jest taki system, dlatego niezmiernie ważne jest, aby te działania, które podejmuje pan premier Mateusz Morawiecki w Unii Europejskiej, przyniosły pozytywne efekty. Łącznie z tym działaniem, aby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej, co również dałoby najprawdopodobniej jakieś efekty w zakresie ekonomicznym. Faktycznie to posiedzenie Sejmu dotyczy ustaw, które mają za zadanie ograniczać inflację, to przedłużamy obniżenie VAT-u i akcyzy do 31 grudnia 2022 roku, czyli generalnie to jest takie działanie antyinflacyjne i bardzo realna pomoc dla gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię cieplną. Tak jak pani redaktor powiedziała, dotyczy tych, którzy mają własne źródła ciepła, dotyczy tych, których ogrzewają spółdzielnie mieszkaniowe z własnych kotłowni, dotyczy również producentów ciepła, którzy dystrybuują ciepło i to ciepło sprzedają. Oczywiście decyzja przed nami, komisje sejmowe, debata. Mam nadzieję, że ostateczny kształt ustawy będzie przyjęty przez Wysoką Izbę w takiej formule, aby Senat już nie wprowadzał poprawek. Mamy taką nadzieję, że
ta legislacja będzie legislacją krótką, bo oczywistą. Pani Gabriela Lenartowicz. Oczywiście no, rząd dzielnie stara się, aczkolwiek nieskutecznie, rozwiązywać problemy, które są po części jego udziałem. Pomagać trzeba zdecydowanie, ale trzeba po pierwsze robić to z głową, a najchętniej przeciwdziałać takim zjawiskom. Ja tylko podam taki przykład. Od stycznia do maja bodajże dodatkowo zapłaciliśmy Putinowi za import między innymi paliw, między innymi węgla, 5 miliardów złotych więcej. Nie w ogóle, bo w ogóle to 12 miliardów, ale 5 miliardów więcej. Gdyby te pieniądze dać Polkom i Polakom, dać, pomóc im ocieplić domy, wtedy jeszcze był czas, wymienić źródła ciepła na pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jednocześnie, to mielibyśmy efekt taki, że w tej chwili Polacy nie biegaliby zrozpaczeni z obłędem niemal i rozpaczą w oku i szukali węgla, nie musieliby palić tym, co jest importowane, a to jest trucizna w tej chwili, która płynie statkami, bo to są zmieszany, nieposortowany węgiel bardzo niskiej jakości. No ale on musi być posortowany, tak czy inaczej. Jednocześnie pani minister, Moskwa zniosła raz na dwa miesiące, teraz drugi raz na dwa miesiące normy na węgiel. Czyli Polacy po to, żeby się ogrzać, mają się spokojnie truć, zamiast te same pieniądze wcześniej zainwestować w to, żeby Polacy grzali się taniej i żebyśmy nie byli zależni od surowców energetycznych i ich cen. Bo między innymi wystarczyłoby nie wstrzymywać na przykład wiatraków lądowych, wtedy też energia elektryczna i produkcja byłaby tańsza, bo w tej chwili energetyka wiatrowa lądowa jest najtańszym nośnikiem energii elektrycznej. I jeszcze jedna rzecz. Wystarczyłoby na przykład spełnić kamienie milowe i uruchomić już dawno KPO. Tam jest co najmniej 8 miliardów euro na ocieplenie domów i wymianę źródeł ciepła dla Polaków. Także to można było już robić. A w tej chwili to biegamy jak szaleni i próbujemy gasić pożar za pieniądze wielokrotnie wyższe niż te, które byłyby nam potrzebne, żeby tego pożaru nie wywoływać. No tak to jest, jak się coś robi na ostatnią chwilę niestety i doraźnie. Ale chciałam panią spytać, bo tu już pani Teresa Wargocka wspomniała o tych zabiegach pana premiera Morawieckiego dotyczących zmian zasady ETS-u, handlu ETS-u, czyli żeby zamrozić ceny tych ETS-ów, czyli tych uprawnień do emisji CO2 na poziomie tam 30 euro za tonę, a w tej chwili one już zdaje się przekroczyły 80 euro. Czy to dobry pomysł jest? I to jest moje pytanie do pani Gabrieli Lenartowicz. W tej chwili system ETS jest planowany do reformy. Wcześniej propozycje takie składała komisja pod przewodnictwem z inicjatywy premiera Buzka, żeby wyłączyć systemu ETS-u handlu tymi emisjami, wyłączyć podmioty finansowe, żeby nie było zarzutu ewentualnej spekulacji, ale w tej chwili z jednej strony prezydencja czeska proponuje nadzwyczajny szczyt ministrów energii i zastanowienie się nad modelem polityki energetycznej, bo to nie tylko ETS-u dotyczy. Musimy tutaj tak postawić samo pani przewodnicząca kropkę. Ursula von der Leyen zaproponowała reformę całego systemu. I zobaczymy, co dalej będzie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość, Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska były moimi gośćmi w dwóch stronach politycznych. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Reklama. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, ty słyszałeś? No. A my tyle rzeczy musimy młodemu na ten nowy rok szkolny kupić. No widzisz, Barbara, w Media Ekspert mają teraz specjalną ofertę na powrót do szkoły. To i tablet, i smartfon, czy słuchawki, albo laptop. O, laptop dostaniemy w super niskiej cenie. A to super, Marian, no to wszystko młodemu w Media Ekspert kupimy. No a jak? Bo w Media Ekspert taniej masz. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Po reklamie. Jest 8.30, czas na informacje dnia. Przedstawi je Damian Szpyra. Za półtorej godziny w Gdańsku początek obchodów 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Pod historycznym dokumentem podpisy złożyli członkowie powołanego, następnie Związku Zawodowego Solidarność. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy Krzyże Wolności i Solidarności wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Zapowiada przewodniczący regionu gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla. Są dekorowani Krzyżami Wolności i Solidarności ludzie, którzy zasłużyli się dla naszej ojczyzny, dla wolności, dla demokracji, którzy ponieśli ofiary w okresie stanu wojennego, czy przed, jeszcze w latach 70. funkcjonując w demokratycznej opozycji. Związkowcy spotykają się dziś także w historycznej sali BHP, w której przypieczętowano zgodę na 21 postulatów strajkujących wówczas pracowników. Poza ekonomicznymi wysunięto również żądania o charakterze politycznym oraz powołania niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych. Raport na temat strat Polski w wyniku II wojny światowej ma być wstępem dyskusji o odszkodowaniach oraz dalszych prac badawczych. Tak mówił koordynator zespołu przygotowującego dokument, poseł Arkadiusz Mularczyk. W Polskim Radiu 24 przypomniał, że Polska nie zrzekła się prawdy odszkodowań za straty wojenne. Jeśli są osoby, które uważają, że Polska się zrzekła, to bym bardzo prosił o opublikowanie dokumentu urzędowego uchwały Rady Ministrów, gdzie jest takie zrzeczenie. Według mojej wiedzy takiego dokumentu nie ma. Natomiast niestety są ludzie w Polsce, którzy wprowadzają tutaj dużo zamieszania w tym obszarze i raczej powinni zamilknąć albo pokazać ten dokument. Uroczysta prezentacja zasadniczej części raportu nastąpi jutro na Zamku Królewskim w Warszawie. Rozmowa z naszym gościem oraz inne analizy ekspertów do odnalezienia na portalu polskieradio24.pl. Na Ukrainie 189. doba wojny. Jak podało brytyjskie Ministerstwo Obrony, ukraińskie siły pancerne kontynuują natarcie na południu kraju i odsunęły w kilku miejscach słabo utrzymywaną rosyjską linię obrony. Rosja zapewne będzie próbowała uzupełnić te luki jednostkami rezerwowymi. Z kolei Sztab Wojskowy Ukrainy podał, że wojsko wroga wciąż ostrzeliwuje obiekty cywilne w miastach na północnym wschodzie kraju. Rakiety ostatniej nocy spadły na domy w centrum Charkowa. Dwóch cywilów zostało rannych. W Doniecku na wschodzie Ukrainy podczas ostrzału 4 osoby zginęły. Aktualizowany na bieżąco raport z działań wojennych publikujemy na głównej stronie portalu polskieradio24.pl. Środa na ogół pogodna i niezbyt ciepła, przeważnie od 19 do 23 stopni. Deszczowe chmury zbiorą się nad północnymi regionami, na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Gdańskim, a także w górach, lokalnie tam zagrzmi. Wieje słaby wiatr z północy, ciśnienie nieznacznie się waha, w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Polscy siatkarze po wygranej 3-1 ze Stanami Zjednoczonymi w katowickim spotku z pierwszego miejsca w grupie z 9 punktami awansowali do 1/8 finału. Przyjmujący Kamil Semeniuk widział dużo pozytywnych elementów w grze naszej drużyny.
Na pewno cieszymy się z wygranej, to po pierwsze. Na pewno gdzieś analizując to spotkanie możemy znaleźć parę elementów, które nie funkcjonowały jakoś super dobrze w naszym wykonaniu, ale też było kilka elementów, które dobrze funkcjonowały. Udało nam się ograniczyć jednego z najlepszych zawodników na pozycji atakującego, Mefiego Andersona, więc myślę, że są plusy, minusy tego spotkania do wyciągnięcia. Bardzo fajnie, że w tych kluczowych momentach poszczególnych setów chociażby właśnie zagrywka funkcjonowała, czy udawało nam się obronić jakiś atak i wprowadzić skuteczną kontrę, więc na pewno jest parę elementów, które na pewno cieszą. Mecz 1/8 finału z udziałem Polaków najprawdopodobniej w niedzielę o 21:00. Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju US Open. Polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Niemca Oskara Otę 6-4, 6-2 i 6-4. Nadspodziewanie trudny dla Rafaela Nadala okazał się mecz pierwszej rundy. Rozstawiony z numerem drugim, hiszpański tenisista potrzebował ponad 3 godzin, aby pokonać 198 w światowym rankingu Australijczyka Rinkiego Hichigatę 4-6, 6-2, 6-3 i 6-3. Wszystkie drużyny ekstraklasy grające we wtorek wywalczyły awans do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Spore problemy miała Legia Warszawa, która dopiero po dogrywce pokonała Brugbet Termalika Nieciecza. Legia była w dużych tarapatach w 86 minucie, kiedy gospodarze zdobyli bramkę na 2-1. Wiceliderowi najwyższej klasy rozgrywkowej udało się doprowadzić do remisu dzięki rzutowi karnemu w doliczonym czasie gry drugiej połowy. W dogrywce Niecieczanom wyraźnie brakowało już sił, a goście wykorzystali moment dekoncentracji w 113 minucie, kiedy Carlitos wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego. Korona Kielce triumfowała dopiero po karnych ze Stalą Rzeszów. Awans wywalczyły też Wisła Kraków po wygranej z drugim zespołem Legii Warszawa 5-0. Rekord Bielsko-Biała, Radomiak, Lechia Zielona Góra, Puszcza Niepołomice, Olimpia Elbląg, Chrobry Głogów, Zagłębie Sosnowiec, a także Zagłębie Lubin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24,5 minuty do godziny 9. Debata poranka. W debacie publicystów gościmy dzisiaj pana doktora Sebastiana Gajewskiego z Centrum Daszyńskiego z nami w studiu. Dzień dobry, bardzo nam miło. Oprócz tego Stefana Sękowskiego z Nowej Konfederacji online. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wojciecha Rogacina, również online, Polska Metropolia Warszawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni panowie, sezon polityczny, można powiedzieć, zaczął się z przytupem, no bo bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wydarzeń jest w tej chwili. Chciałam was przepytać o wystąpienie, przemówienie pana kanclerza Scholza w Pradze o nowej Europie. Pan kanclerz Scholz opowiedział się za rozszerzeniem Europy o państwa Bałkanów Zachodnich, o Ukrainę, o Mołdawię, a w perspektywie również o Gruzję, no ale w zamian za te rozszerzenia przyszła Europa, zdaniem kanclerza, powinna się przygotować na rezygnację z weta, no bo im więcej państw, tym większe różnice, a trzeba działać sprawnie, podejmować sprawnie decyzje. No i dlatego taki pomysł, żeby chyba by miała być taka transakcja trochę wiązana. Tu rozszerzenie, a tu likwidacja weta. Co wy na to, doktor Gajewski? Znaczy, jakby pierwsza rzecz, która po tym przemówieniu się nasuwa, przynajmniej mi, to jest to, że tego rodzaju przemówienia z koncepcjami programowymi, instytucjonalnymi dla całej Unii Europejskiej, w szczególności w sytuacji kryzysowej, w której się dzisiaj znajdujemy, no to wygłaszają państwa, ich liderzy, którzy mają aspiracje do tego, żeby no, prowadzić tę europejską wspólnotę. I tu powstaje zasadnicze pytanie, czy w tym stanie rzeczy, który mamy dzisiaj, Niemcy mają w ogóle tytuł do tego, żeby myśleć o sobie w takich kategoriach i żeby próbować narzucać taką agendę przyszłości Unii Europejskiej. Wydaje się, że to wszystko, co wydarzyło się po inwazji Rosji na Ukrainę, pokazuje, że nie do końca. Nie chodzi tutaj mi tylko o reakcję Niemiec na te inwazje, no bo z jednej strony no Niemcy
no, włączyli się w ten program sankcji, chociaż nie są jego entuzjastami. No, nie ma Nord Stream 2, nie działa. No, z drugiej strony jednak dzisiaj bronią Rosjan, którzy mają ochotę spędzać wakacje w Unii Europejskiej, ale nie można powiedzieć, przynajmniej na płaszczyźnie werbalnej, żeby no, Niemcy wspierały Federację Rosyjską. Tak nie jest. Dokonały wewnętrznego zwrotu w polityce zagranicznej. To również trzeba doceniać, chociaż z naszego punktu widzenia to jest oczywiście za mało. Natomiast chodzi o zupełnie inny aspekt, to znaczy taki, i to jest pytanie, na które wszyscy w Unii Europejskiej musimy sobie odpowiedzieć, zdając sobie sprawę, że to przywództwo niemieckie przez lata funkcjonowało, a sądząc po tym przemówieniu kanclerza Scholza, Niemcy nadal mają ochotę pełnić taką funkcję. Czy państwo, którego podstawowe założenia polityki wschodniej, która w tym stanie rzeczy jest kluczowym elementem tej wspólnej polityki Unii Europejskiej, polityki zewnętrznej oczywiście, którego założenia zostały negatywnie i to drastycznie negatywnie zweryfikowane przez rzeczywistość polityczną, ma w ogóle tytuł do tego, żeby dalej być państwem liderskim w Unii Europejskiej i żeby formułować czy narzucać swoją agendę dotyczącą tego, jak Unia Europejska ma funkcjonować. W mojej ocenie odpowiedź jest tutaj jednoznaczna, jest to odpowiedź negatywna. W dzisiejszym i to z kolei przekłada się na moje podejście do pomysłów kanclerza Scholza. No być może to doświadczenia ostatnich lat, związane chociażby ze stosunkiem do Rosji, pokazują, że no niekoniecznie myślenie kategoriami większości zawsze działa. To znaczy jest tak, że są państwa mniejsze, są państwa średnie, których na przykład wrażliwość wyniesiona z doświadczeń historycznych powoduje, że mimo tego, że one nie są w stanie w jakichś obszarach zgromadzić większości, to z czasem okazuje się, że mają rację. Więc ja mam do tych pomysłów bardzo sceptyczny stosunek, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. A z drugiej strony uważam, że takie próby instytucjonalnego przyspieszania integracji Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę kryzys Unii Europejskiej, nie mówię tutaj o sprawach związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, przejawiający się chociażby we wzroście nastrojów eurosceptycznych w bardzo wielu państwach europejskich. Na szczęście to nie dotyczy Polski, ale przecież w przyszłości może także dotyczyć. Jest nie na miejscu. To znaczy, jeżeli chcemy chronić to, co mamy, czyli ten poziom integracji, który został osiągnięty przez kilkadziesiąt lat, najpierw istnienia wspólnoty europejskiej, a potem Unii Europejskiej, to trzeba się skupić na ochronie tego, co mamy, a nie tworzyć pomysły zakładające większą instytucjonalną integrację, bo to będzie pobudzać nastroje eurosceptyczne i będzie rozsadzać Unię Europejską od środka. Także tyle integracji, ile mamy na tych zasadach, ta głębsza instytucjonalna integracja nie jest potrzebna. Jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej, to myślę, że Polska ze swoimi doświadczeniami powinna być oczywiście na to otwarta. No właśnie, bo to jest jednak kusząca wizja. Gruzja, Ukraina, na Mołdawia w Unii Europejskiej. Może warto w zamian za to zapłacić właśnie tym prawem weta. Stefan Senkowski. No tu właśnie mamy do czynienia z dwoma kwestiami. Pierwsza, no to podchodzenie do tych słów jak zupełnie abstrahując od całego kontekstu politycznego. A druga to jest właśnie ten kontekst polityczny. I kontekst polityczny jest taki, że kanclerz Scholz ma też spore problemy w swoim kraju. Jego partia ma po kilkanaście procent poparcia w sondażach. Jest trzecia, więc gdyby dzisiaj odbyły się wybory i byłyby wyniki takie, na jakie wskazują sondaże, no to prawdopodobnie Scholz przestałby być kanclerzem. Natomiast, no to więc niewykluczone, że to też trzeba traktować jako pewna próba pokazania się na scenie krajowej, jako ten, który ma tutaj jakąś wielką wizję, prawda? I utrzyma Niemcy dalej na czele Europy. Tak, tak. Natomiast inny problem jest taki, że bez względu na to, czy te propozycje są słuszne, do czego za króciutką chwilkę dojdę, bez względu na to, no to, że akurat mówi to kanclerz Scholz, to może być taki pocałunek śmierci dla tego typu pomysłu, bo akurat Niemcy
powodów przed chwilą wyłuszczonych przez mojego współrozmówcę, no są akurat dość kiepskim adwokatem tego typu rozwiązań, no bo jeżeli mamy zakładać, że będzie się w większym stopniu liczyła większość, tak, przy różnego typu podejmowaniu decyzji na szczeblu unijnym, no to my musimy mieć gwarancję, że nasze takie bardzo podstawowe potrzeby i interesy będą respektowane. No i w ostatnich latach niestety było widać, że Niemcy przez bardzo krótkowzroczną i nastawioną na interes gospodarczy i finansowy swoich elit politycznych i biznesowych politykę wobec Rosji, no pokazali, że niekoniecznie ten interes uwzględniają. A jeżeli chodzi o już jakby abstrahując od tego, no to oczywiście fajnie byłoby, gdyby się Unia rozrastała. I uważam, że w takiej sytuacji rzeczywiście potrzebna byłaby także wewnętrzna reforma Unii, bo już takiego kolosa z liberum veto de facto w wielu sprawach no nie da się utrzymać. Natomiast są jakby dwa problemy. Po pierwsze, no to właśnie kwestia tego, że w tej chwili w coraz większym stopniu wielu obywateli poddaje w wątpliwość w ogóle sens dalszej integracji, a bez poparcia społecznego tego, to będzie bardzo trudne do zrealizowania, no to musiałyby elity europejskie to wymóc po prostu na państwach. No a jeżeli te państwa będą rządzone przez partie eurosceptyczne czy partie sceptyczne wobec dalszej integracji, to będzie to bardzo trudne. A druga sprawa, że to też nie jest tak proste, to powiedzieć, chodźcie tutaj do nas, przyłączcie się do Unii. Te państwa jednak także będą musiały przejść głębokie reformy, jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne, kwestie naprawy państwa. To są często państwa, które mają, no stoją zdecydowanie niżej w rankingach, jeśli chodzi na przykład o kwestie korupcji, o innego typu, tego typu sprawy. Więc to na pewno przed tymi państwami jeszcze długa droga, jeżeli w ogóle wstąpią do Unii Europejskiej. A Wojciech Rogacin co myśli o propozycji kanclerza Scholza? Myślę również, że jest to propozycja powiedziana zbyt wcześnie. To znaczy nie jest to właściwy czas w tej chwili, żeby o tym dyskutować. Mamy wojnę na Ukrainie, mamy bardzo niestabilną sytuację w ogóle w tej części Europy i wiadomo, że nie ma mowy w tej chwili o przyłączeniu tych krajów, jest mowa o otwarciu dla nich ścieżki, ale tak jak mówił mój przedmówca, będzie to trwać długo i też wydaje mi się, że Scholz po prostu powiedział to na potrzeby wewnętrzne. Oczywiście sama kwestia sposobu głosowania jest do dyskusji. W tej chwili ona uprzywilejowuje Niemcy, Francję czy inne motory unijne, duże kraje, duże gospodarki. I nawet po przyłączeniu teoretycznie tych krajów wymienionych przez Scholza siła głosów będzie się tak rozkładać, że nawet jeśli się będzie budować koalicję, powiedzmy tutaj tak sobie wyobrażam koalicję środkowej i wschodniej, krajów środkowej i wschodniej Europy w Unii, to i tak ona nie przeważy, więc to w tej chwili jest niekorzystne. Na pewno temat jest w przyszłości do ruszenia. To też myślę, że być może za wiele lat Polska stanie się na tyle silnym krajem w Unii, że być może Polsce będzie bardziej również zależało na jakiejś reformie systemu głosowania z Unii, zwłaszcza w przypadku, gdyby ona się rzeczywiście rozrosła i liczyła więcej krajów. Natomiast w tej chwili to jest nie ten moment. To jest tak, jak premier Finlandii powiedziała, że Zachód nie słuchał Europy, krajów Europy Środkowej, Wschodniej w kwestii Rosji i się pomylił. I nadal widać zresztą, że się niektóre przynajmniej kraje zachodniej Europy się nadal nie słuchają i nadal się mylą w kwestii Rosji, więc tu też dlaczego mielibyśmy jakby oddawać głos większości, która nie zawsze ma rację.
No tak, ta wizja Rosji i naszych doświadczeń z Rosją skutecznie zniechęca do oddawania właśnie tego prawa weta, czy takiej oddawania tej zasady jednomyślności. Chciałam was spytać w takim razie o decyzję, a właściwie o zabiegi pana premiera Mateusza Morawieckiego. To wszystko jest ze sobą powiązane. Chodzi o te zabiegi, które rozpoczął, zamrożenia cen ETS-ów czy handlu ETS-ami na tych uprawnień na CO2 na poziomie cen ubiegłorocznych, 30 euro zdaje się za tonę. Wstępnie pan premier rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ze strony pani von der Leyen zdaje się usłyszał już wczoraj, że ETS-y są ważną rzeczą, bo chodzi o zmiany klimatyczne i żadnych takich wiążących, ani nawet nie wiążących, ale żadnych takich sugestii czy nadziei, że jednak warto by się nad tym pochylić. Czy premierowi uda się przewalczyć tutaj tę reformę tych ETS-ów? Pan doktor. No, Mateusz Morawiecki, w ogóle PiS, Zjednoczona Prawica, wojnę z ETS-ami prowadzi już od dawna. To jest i taka wojna na poziomie komunikacyjnym, bo bardzo dużo już od lat partia rządząca o tym mówi, że Polska na tym systemie traci, że to powinno być inaczej zorganizowane. Teraz dochodzi też element polityczny na poziomie unijnym, to znaczy próby przekonania Komisji Europejskiej, unijnych polityków, także z innych krajów, do tego, żeby coś w tym systemie zmienić. Ja szczerze powiedziawszy w to nie wierzę. Ten system jest niezwykle kosztowny, także w tym sensie, że do jego stworzenia, utrzymania, skonstruowania zostało zaangażowane bardzo dużo sił o charakterze i politycznym, i organizacyjnym po stronie Unii Europejskiej. To jest rzecz, do której unijni politycy z tego poziomu instytucjonalnego są niezwykle przywiązani. A nie sądzę, żeby Polska ze swoimi, mimo wszystko, problemami wizerunkowymi, z takim wizerunkiem jednak tego enfant terrible w Unii Europejskiej, była w stanie przekonać do zmiany w tak zasadniczym obszarze. Odnoszę trochę wrażenie, że jednak jest to działanie bardziej nakierowane na kwestie wewnętrzne, na politykę wewnętrzną w Unii uprawiamy. To znaczy pokazanie, że no, Polska tutaj się stara, my mamy problemy z cenami różnych źródeł energii. One są wywołane przez sytuację w Rosji. Unia Europejska i biurokracja unijna w Brukseli jak zwykle stoi o koniem, a wszystkiemu winna jest straszna Komisja Europejska. Pewnie to dla części wyborców Zjednoczonej Prawicy jest jakoś przekonujące i oni to kupują. Natomiast czy jest to politycznie mądre? Mam wrażenie, że nie do końca. Natomiast no, też żyjemy w realiach roku przedwyborczego, bo to jest mniej więcej rok do wyborów, do kampanii wyborczej. Więc takie próby uprawiania polityki wewnętrznej polityką zagraniczną pewnie będą się zdarzać i zakładam, że nie tylko zresztą po stronie partii rządzącej, ale także formacji opozycyjnej. No ale zastanawiam się nad tym, no bo przecież jak się wprowadzono te ETS-y, to one kosztowały chyba około 9 euro czy 8 euro za tonę. Teraz kosztują 80, czyli rosną i nie dlatego, że jakoś tam koszta rosną, tylko dlatego rzeczywiście, że wolny rynek zaczął obracać tymi papierami. No może to jest jakiś pomysł, żeby trochę ograniczyć tutaj ten rynek i zamrozić ceny tych ETS-ów. Pan Stefan Sękowski. No, żeby to zrobić, to jednak też musiałaby się znaleźć jakaś koalicja chętnych i też trudno mi jest tutaj powiedzieć, czy Mateuszowi Morawieckiemu taką koalicję udałoby się zebrać. Myślę, że to tutaj zgadzam się znowu, że tutaj niestety może wchodzić z kolei z naszej strony polityka wewnętrzna na salony, więc ja powiem szczerze, nie spodziewam się w najbliższym czasie żeby tego typu propozycje mogły zostać zrealizowane. Raczej bym się spodziewał tego, że
być może ten temat troszeczkę na bok zejdzie, no bo są jakby inne ważne problemy, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej, natomiast ten raczej nie będzie, nie sądzę, żeby tutaj Mateusz Morawiecki zbyt wiele zdziałał. No a dla nas to jest żywotna kwestia, bo to jest między innymi ten pochodna tych wzrostu cen, tych energii i w ogóle źródeł ciepła. Wojciech Rogacin. Dla nas to jest żywotna kwestia, istotna. W ogóle Polska jest w trudniejszej sytuacji niż wiele innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ no, nasza energia jest oparta o węgiel i inne źródła kopalne, więc to jest też, tu wychodzi też nasze pewne opóźnienie w transformacji energetycznej i w tworzeniu odnawialnych źródeł energii. Dlatego nas tak to kosztuje. I też się zgadzam, że to jest raczej, że to było raczej wystąpienie na użytek polityki wewnętrznej, no bo wiadomo, że tego nie przewalczymy. Inne kraje aż tak bardzo tego nie odczuwają jak Polska, więc nie zbudujemy koalicji, nie przewalczymy. Będzie można później powiedzieć, że zła Unia znowu sprawia, że musimy płacić wysokie rachunki. Przypomnę tą akcję billboardową, w której było pokazywane, ile rzekomo procent rachunku to jest kwestia Unii Europejskiej. Później to prostowano. Więc ja bym tutaj raczej, oczywiście to jest bardzo łatwe wyjść i powiedzieć na konferencji, że chcemy obniżyć te ETS-y, które rzeczywiście nie powinno być tak, że one są przedmiotem obrotu rynkowego, ale przede wszystkim zacznijmy od transformacji energetycznej, od tworzenia odnawialnych źródeł energii. Zresztą wiem, że mają powstawać farmy wiatrowe na Bałtyku i myślę, że to jest ten kierunek. Oczywiście na najbliższą zimę to nie wystarczy, to jest za późno, ale no, trzeba z tym ostro ruszyć. Takie jest moje zdanie. No tak, na najbliższą zimę to na pewno nie wystarczy. No dobrze, to jeszcze chciałam na koniec was zapytać o kampus Polska Przyszłości. On się kończy, więc dzisiaj, więc jakieś podsumowanie mu się należy z naszej strony. Sebastian Gajewski, co sądzi o tym konkursie, jego znaczeniu politycznym i wydźwięku społecznym? Na pewno Rafałowi Trzaskowskiemu po raz kolejny udało się zwrócić uwagę na jego imprezę, bo rzeczywiście ona była bardzo szeroko komentowana. Dużo gości z dużej części formacji opozycyjnych, z Platformy Obywatelskiej, z wypowiedziami, dyskusjami, które potem były szeroko komentowane, więc w tym sensie to jest sukces. No też pokazuje jakąś prawdę o tej rzeczywistości na opozycji i po stronie Platformy Obywatelskiej w szczególności. Znaczy ja tutaj widzę dwa elementy. Znaczy po pierwsze jest gra po stronie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na odbieranie elektoratu lewicy, ogłoszenie projektu o in vitro, bardzo jednoznaczna deklaracja Rafała Trzaskowskiego o związkach partnerskich, czyli w gruncie rzeczy to, co Platforma Obywatelska ze zmiennym szczęściem i zmienną intensywnością robi od, myślę, dekady. No drugi element... Zmiennym szczęściem, naprawdę. Drugi element to jest jednak cały czas grzanie tematu jednej listy i jakichś tych formuł koalicji wyborczych, to wszyscy mają świadomość, że to się na 97% nie uda, natomiast Platforma Obywatelska ciągle do tego wraca. Wyraźnie to wybrzmiało u Rafała Trzaskowskiego w dyskusji z Szymonem Hołownią. To też jest próba jakby budowania takiego wizerunku Platformy Obywatelskiej, tak, że tu się trzeba zjednoczyć, bo trzeba walczyć z PiS-em, a jak to się nie uda, a w końcu przegramy, to będzie wina innych, a nie nasza. No to jakoś wyznacza też te zasadnicze kierunki w kampanii wyborczej, które Koalicja Obywatelska obierze. Stefan Sękowski, jakby podsumował kampus. Nie było mnie na samym kampusie, więc nie wiem, jaka tam była atmosfera. Też niewiele jakby samych treści do mnie przenikało, ale z tego, co obserwuję, no na pewno tak z jednej strony no, kampus jest inicjatywą jednoznacznie opozycyjną, ale z drugiej strony wydaje mi się, że z pewnym sukcesem udaje się Rafałowi Trzaskowskiemu przedstawić kampus jako taką inicjatywę, która ma być inicjatywą ponadpartyjną, a także jakby myślącą o rzeczywistości w
sposób szerszy i patrzący dalej w przyszłość. I tutaj bym wskazał chociażby na to, że również wśród gości i partnerów nawet byli przedstawiciele bardziej ideologii takich konserwatywnych, tak? Znaczy, no, chociażby obecność Tomasza Terlikowskiego, tak? czy Klubu Jagiellońskiego na kampusie. Czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jako żywo do lewicowych polityków nie należy. Tak. Tak, aczkolwiek no, Kosiniak-Kamysz jest politykiem opozycyjnym, tak? To jakby trudno dyskutować, natomiast Terlikowski czy Klub Jagielloński, no to nie są Terlikowski jako publicysta, Klub Jagielloński jako instytucja, no to nie są jakieś byty, prawda, opozycyjne, tylko po prostu, po prostu ludzie, którzy mają konserwatywne poglądy, a jednak Trzaskowski ich tam zaprosił, żeby mogli również z gośćmi porozmawiać. No i tutaj myślę, że jeżeli to się może jakby ustabilizować w przyszłości, być może ten kampus się w jakiś sposób rozrośnie i stanie się jakby bardziej istotny na mapie tego typu eventów. No a i Wojciech Rogacin, bo musimy przyspieszyć. Na szybko, nie chcę mówić o ideologii i ideach, które tam padały, natomiast politycznie wydaje mi się, że to ten kampus był sukcesem Trzaskowskiego. Zresztą ukazał się sondaż, jeszcze w trakcie trwania kampusu, który pokazuje, że wśród polityków opozycji Polacy najchętniej by widzieli właśnie Trzaskowskiego jako premiera przyszłego, 30-kilka% i dopiero chyba na trzecim czy czwartym miejscu jest Donald Tusk. Więc to jest też w kontekście tej budowania swojej pozycji przez Trzaskowskiego trochę w opozycji do Tuska i w ogóle w Koalicji Obywatelskiej. To było bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo, bardzo ciekawe to oglądać. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Deszyńskiego, Stefan Sękowski, Nowa Konfederacja, Wojciech Rogacin, Polska Metropolia Warszawska. Dziękuję bardzo. Reklama. Mamo, nie.